W związku z zbliżającym się okresem wakacyjnym, zanim wybierzemy się na naszą wymarzony urlop, warto na pewno zastanowić się nad właściwym skompletowaniem naszej apteczki podróżnej. W takiej apteczce na pewno powinny znaleźć się plastry z opatrunkiem, na pewno kremy z filtrem po to, aby chronić naszą skórę przed poparzeniami słonecznymi. Warto także pomyśleć o lekach przeciwgorączkowych, przeciwbiegunkowych, przeciwwymiotnych, zwłaszcza jeśli zamierzamy podróżować z małymi dziećmi. W przypadku, gdy planujemy podróż do krajów tropikalnych, krajów egzotycznych, warto wcześniej na pewno pomyśleć o szczepieniach ochronnych, zwłaszcza przeciwko groźnym chorobom zakaźnym, które są charakterystyczne dla danej szerokości geograficznej. W wątpliwych przypadkach jak najbardziej warto skonsultować się z lekarzem specjalistą chorób zakaźnych, gdyż jest to osoba najbardziej kompetentna do rozwiania wszelkich wątpliwości w tej kwestii.